Stary, musisz coś zobaczyć. Co niby? Chcesz zobaczyć mojego pająka? Co ty z boku, zgrzały ci maczugę? No zaadoptowałem sobie pająka. A, no spoko, bo już myślałem, że chcesz zobaczyć, bo jest naprawdę duży. A, no duży. No serio ci mówię. No dobra, poka go. Cip, cip, taś, taś, chodź tu Bogdan. No co tam, wariaty? Ja pierdolę, co to jest? To jest pająk Bogdan. Skąd ty wziąłeś takiego bydlaka? Tylko nie bydlaka, a, zostaw mnie! Ej, Boguś, spokojnie, bo jedzonka nie dostaniesz. Czy ty go karmisz? A, to różnie, ale najbardziej lubi karyny ze sklepu. Zjadłem jeszcze salcesonik z lodówy. No, salcesonik też uwielbia. A ty wyglądasz mi na takiego, co chce zostać spider-łakiem. Spidero czym? Chcesz zmienić się w spider-łaka? Waka maka foam. Duri dari duri don. Srouts! Na! Bogdan potrafi jeszcze przewidywać przyszłość. No dobra, no, no to poka. Do tego pokoju za chwilkę wejdzie Godzilla, więc spierdalam stąd. Narac! Że co? Co ty, Boguś, odkleiło cię? Kto wjebał mój salcesonik z lodówki? Bogdan, cip cip, taś taś, gdzie ty jesteś? No chodź tu, dostaniesz salcesonik. Albo jeżeli będziesz chciał, to pójdziemy na karyny. Gdzie on jest? Coś mi tu nie pasuje. Witam państwa, z tej strony wasz ulubiony Andrzej Krawężnik. Znowu te zjebane wiadomości. Po ulicach Krosna grasuje olbrzymi zmutowany pająk. O w dupę. Napadł na transport towarowy z salcesonem. Poluje również na dzikie karyny, szczególnie przy sklepach Żabka. Bogdan, coś ty odjebał. Prosimy zachować szczególną ostrożność, bo jego ukąszenia zmieniają człowieka w spider-łaka. Waka maka fon. Duri dari duri don. Srom! Proszę się ogarnąć i pozamykać wszystkie okna i drzwi. Ten bydlak jest niebezpieczny. Lepiej niech nie mówią na niego bydlak. Ostatni raz widziany obok pobliskiego zoo. Prawdopodobnie bestia szuka partnerki do rozmnażania swojego podłego gatunku. W Krośnie zoo? Gdzie kurwa? To farmazony. No w dupę, nie strasz mnie, Boguś! Jest w lodówce salcesonik? Bogdan, dlaczego uciekłeś mi z chaty? Jestem pająkiem, człowiek, czasami potrzebuję wolności. Ty jesteś spider-łakiem, więc też czasami mógłbyś coś poświrować. Świrować? Samo to, że strzelam pajęczokłakami z dupy mi wystarcza. Dawaj karynę albo salcesonik, albo w jebie starego. A tu co znowu w wiadomościach? Na całe szczęście przychodzi do nas super bohater, który rozprawi się z tym podłym bydlakiem. Tylko nie bydlakiem! Mamuśka, niszczyciel światów, już rozpoczęła swoje polowanie. Miejmy nadzieję, że udane. Mamy przejeba. A ty co tak wcześnie wstałaś? A sprzątam Javirę, bo jebie grzybem. Ale odkurzaczem po ścianach? Sprawdzam, czy nie ma pająków. Nie ma, sprzątałem ostatnio. Tak? To dlaczego ostatnio w kiblu były pajęczyny? Może dawno nieużywane, czy coś? Stary siedzi na klopie z 25 razy dziennie. Więc nie rób mnie w chuja, młody! Ale ja nic nie robię, co ty ode mnie chcesz? Gdzie on jest? Ale kto? Pająk! Jaki pająk? Ten zmutowany pająk. Za dużo komiksów się oczytałaś. Gdzie ukrywasz tego spider-łaka? Waka maka fon! Duri dari duri don. Srom! Dawaj mi tego mutanta! Nie ma żadnego pająka, co ty, mamuśka? Dobra, nie to nie. Mam sposób, żeby tu przyszedł. Ty jesteś jakaś nienormalna. Gdzie schowałeś tego bydlaka? Tylko nie bydlaka, cz! No witam serdecznie! Bogdan, coś ty narobił. Głodny jestem, a ona wygląda jak salceson. Panie Bogdanie, czy jest pan gotowy na odkurzanie? A ty, gorylu, wyglądasz mi na taką, która chce zostać spider-łaczką. Spider-osraczką. Dawaj sulubę, pajęczaku! Ogarnijcie dupę i spróbujmy to jakoś inaczej rozwiązać. Nie ma kurwi kłaku! Ten dom dzisiaj spłonie. Cip cip, taś taś, dlaczego się znowu schowałeś? Mamuśka, proszę, wysłuchaj mnie! Milcz! Przepraszam. Wyłaź, bydlaku! Nie jestem bydlakiem! Ja ci dam, kurwa, css. Łap to! I co, myślisz, że jakaś pajęczyna z dupy mnie powstrzyma? Powstrzyma! Jak to możliwe? Czym ty jesteś, mutancie? Mamuśka, w sumie można powiedzieć, że zżarłaś srakę Bogdana. Za chwilę ty zeżrzesz moją gołodupcu! Za chwilę to zamienię cię w spider-łaka! Łaka maka fon. Duri dari duri. Sro! Milcz, bo wsadzę ci Bogdana w dupaka! A tylko spróbuj, ty salcesonie! Patera, ty wielki pajęczaku! Co ty robisz, halucynie? Człowiek, co ona robi? Nie mam pojęcia, serio. Ty, ona chyba zaraz w kosmos wykurwi! Co jest, kurwa? A co ty, jakiś magneto z X-Mena, czy co? Dlaczego to na ciebie nie działa? Co niby? No to! Co jest do chula? O, ty serio jesteś mutantem? Ale chyba nic mi nie możesz zrobić. Moje moce na ciebie nie działają. I ciebie nazywają niszczycielem światów. Dziś będzie gory na kolację. O, w dupę.
Witam Państwa serdecznie, z tej strony Andrzej Krawężnik. Na ulicach Krosna trwa walka między mamuśką niszczycielem światów a pająkiem Bogdanem. Nie wiadomo jak, ale te dwa osobniki urosły do niewyobrażalnych rozmiarów. Zniszczone jest pół miasta. No chodź tu, Boguś! Moje mocy nie działają, ale i tak cię wyjaśnię. Wolisz na surowo, czy wjebać cię do gara? Proszę was, zluzujcie gumę, bo rozjebaliście już pół miasta. Co powiesz na to, patałachu? Czy to jest Ferrari? Za chwilę dostaniesz czokoglutem z dupy, gorylu. Mamuśka, zostaw to Ferrari! Żryj złą, Boguś! Nie! Yeah! O kurwa, co ty, człowiek, samochodem we mnie rzucasz? Za chwilę 100 domów w ciebie rzucę. Młody, gdzie jest twoje auto? Od mojego auta to się odpierdol. Dobra, kończymy zabawę, stara. O nie, zabawa się dopiero zaczyna, bydlaku. Sama jesteś bydlak. Dawaj rękę, małpo! Nie pozwól! A, coś co odjebał. Ugryzłem cię. Jakim cudem? Moja skóra jest mocna jak głowa starego. Zamieniłem cię w Spider-Waka. Waka maka foam. Sraka, nawet nie zaczynajcie! Ty, mamuśka, nie znasz się na trendach. Trendem jest walenie cię patelnią po bani. Jesteś teraz pająkiem. Nie jestem żadnym bydlakiem! Wow, co jest? O, działa! Jakim cudem? Bogdan, zamieniłeś mamuśkę w Spider-Waka. Chyba ulepszyłeś jej moce jakoś. Dzięki, Boguś. Wiesz, co się teraz stanie? Nie, mamuśka, błagam, zostaw go! Odpierdol się! Zostawię cię w spokoju. Że co? Serio? Dałeś mi kolejne supermoce. I znowu jestem najpotężniejsza. Sayonara, kabanosy.